Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Dlaczego się gorszymy? Nie dajemy sobie lub innym prawa do słabości, do upadku, do pomyłki, do grzechu. Uczniowie zgorszyli się Jezusem i odeszli od Niego. Nie rozumieli tego, co Jezus mówił. Nie wyobrażali sobie Jezusa słabego, poniżonego, pozwalającego dotykać się kobiecie cudzołożnej. My często nie wyobrażamy sobie życia bez określonego grzechu, na przykład nieczystego. I wtedy gorszymy się sobą i oburzamy się na Pana Boga, że do takiej sytuacji dopuścił. Człowiek gorszy się innymi, ponieważ uważa, że tak jak jemu, również innym nie wolno od przykazań bożych lub kościelnych odstąpić ani na prawo, ani na lewo. Żeby inni się nami nie zgorszyli, być może warto nie mówić o tym, co naprawdę myślimy o danej sprawie. My czasem mówiąc, nie bierzemy pod uwagę słabości psychicznej, słabej wiary drugiego człowieka, nakładając tym samym na drugiego ciężar nie do uniesienia. Określonym osobom nie można mówić o tym, gdzie byliśmy, kogo spotkaliśmy. Dlaczego? Ponieważ nie będzie w stanie ponieść ciężaru albo też blasku prawdy, jaka do nich dotarła. Nie można mówić tego, co dla drugiego stanie się problemem moralnym lub też źródłem męczącego niepokoju. Jeśli ci, do których mówię, hołdują duchowości autorytarnej, zdecydują się na podejrzenia, oskarżenia, pomówienia i donoszenie na mnie do innych, zamiast się gorszyć, lepiej rozmawiać, rozważyć, czy mogłem postąpić inaczej. Czy ten, który mówi do mnie, mógł się zachować inaczej? Dobrze jest przyjmować człowieka z całym uposażeniem, będącym jego bogactwem albo też biedą, biedą duchową, biedą moralną, w jakiej aktualnie się znalazł. Zamiast się gorszyć, dobrze byłoby uznać, że nie znam intencji, możliwości, motywacji będących u podstaw takiego, a nie innego zachowania kogoś, którego postawa mnie oburza. Wydaje się, że gorszą się ludzie mali, którzy duszą się w obszarze ciągłego analizowania prawości czy nieprawości swoich bliźnich. Gorszą się ci, którzy zmagają się nieskutecznie, bezowocnie
z własnymi duchowymi czy moralnymi problemami? Czy jest ktoś, kim się gorszę? Czy ja się gorszę stanem mojego życia moralnego czy duchowego? Dlaczego to czynię? Czy jest inne dla mnie rozwiązanie?